dniach od 21 do 26 maja nidziccy tancerze z klubu TAN uczestniczyli w Mistrzostwach Świata w tańcu sportowym w miejscowości Pula w Chorwacji. Od 21 do 25 maja nidziccy zawodnicy z klubu sportowego TAN Nidzica mieli przyjemność wziąć udział w Mistrzostwach Świata w tańcu sportowym organizowanym przez International Dance Federation, czyli IDF. Mistrzostwa te odbyły się na Chorwacji w miejscowości Pula. Zaprezentowali się w trzech stylach tanecznych: disco dance freestyle i hip hop. Reprezentacja Nidzicy nie zawiodła. Już pierwszego dnia brązowy medal zdobył duet Monika Kowalska i Iga Pacuszka, tańcząc w kategorii disco freestyle. Srebro powędrowało do mini formacji juniorów młodszych w kategorii hip hop. Największy sukces wywalczył Jakub Gręda, który zdobył tytuł Mistrza Świata. Największym sukcesem było zdobycie tytułu Mistrza Świata w kategorii hip hop solo młodzieżowcy przez Jakuba Grendę, jednego z najlepszych tancerzy w Polsce. Tancerze klubu TAN ostatecznie wrócili z 6 medalami w swoim dorobku, po raz kolejny udowadniając, że stanowią siłę, z którą trzeba się liczyć nawet na arenie międzynarodowej.